Państwa, więc myślę, że powolutku możemy Państwa młodych prosić. Niech widzą, że im na moment zabraknie, a wszyscy goście z utęsknieniem na nich czekają. Można klaskać oczywiście. Zaraz Państwo młodzi się pojawią. Głośniej, głośniej, proszę, głośniej. No, oni pewno słyszą, tylko jakoś im się nie chce wrócić. Gdyby ktoś z Państwa im powiedział, że mają wyjść, pan jest najbliżej, sprawdź, niech pan sprawdzi, czy oni gdzieś tam są. Są, czekają, idą, dobra wiadomość. Idą, idą, głośniej, głośniej. Także się Państwo długo nie czekacie, już są. Drodzy młodzi, czeka na was jest pociągnięta. Świadek, tam. Oto początek. Jak przyspieszyli. Jak zobaczyli światła z radocyjną matką szarpana, czemu my przyspieszać nie mieli. Drodzy młodzi, zauważcie, nie było was przyspieszenia, a już wszyscy goście z niecierpliwymi na was czeka. Wniosek taki, że zbyt daleko, zbyt długo się oddalać nie możecie. A skoro jesteście, a świadek zarwałby w kieliszkach było pełno, myślę, że wasze zdrowie goście zaśpiewają. Razem z nami mówi się śpiewa. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Gwiazdka pośności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Zdrowiu, szczęściu, pośności, życiu coraz jaśnie. Zdrowiu, szczęściu, pośności, życiu coraz jaśnie. Świadkami przysięgi składanej przez Państwa nawet. Pamiętają Państwo? No, ja zawsze wiedział, że chłopie, żeby nie pamiętać. Pamiętają Państwo, przysięgali? Tak czy nie? Pamiętają Państwo. Ale w przyrodzie to jest tak, że musi być sprawiedliwość i równowaga, kiedy przysięgali młodzi, to czas i Państwo jako goście też coś przysięgli. Może mniej poważnie, ale póki co na ten czas, kiedy jesteśmy, sprawa jest niebywale poważna. Drodzy Państwo, młodzi słuchają. Mamy do Państwa prośbę. Prawa ręka do góry, dwa palce razem. Słowa przysięgi są zobowiązujące. Powtarzacie głośno, wyraźnie za mną. Ja uczestnik tego wesela. Ja uczestnik tego wesela. Świadomy tego, po co on tu przybył. Świadomy tego, po co tu przybył. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Będę pił trunki, jakie podadzą. Śpiewał, rozmawiał, klaskał, gdy będzie potrzeba. Nie będę płaszczył tyłka. Przysięgam, że się nie opiję. Tylko wypiję tyle, ile wytrzyma moja biedna głowa. Tak mi dopomóż. Butelko trunku wszelakiego. I my wszyscy współweselnicy. Po przysięgu, drodzy Państwo, jak widzicie, sprawa poważna, chociaż obowiązująca troszkę krócej niż przysięga Państwa mody, ale cóż, słyszeli, kamerzyści zarejestrowali, Państwo się nie wyprą. Szanowni Państwo, dlaczego taki, a nie inny szpaler? Otóż, szanowni goście, młodzi chcieli podziękować wam wszystkim za udział w jakże ważnym dla nich dniu. I od tej pory to już tak będzie, że bardzo często w imieniu pani młodej będzie to czynił małżonek, w imieniu małżonka pani młoda. No wiadomo, pani młoda zazwyczaj wszystkim mężczyznom, pan młody wszystkim kobietom podziękują właśnie teraz takim tradycyjnym całusem w policzek. Drodzy Państwo, młody ma obowiązek podziękować wszystkim kobietom, które tu są, młoda wszystkim panom, takim, jak powiedziałem, całusem w policzek, ale żeby pikanterii dodać, umówmy się, że to takie mini zawody sportowe. Który z nich prędzej sobie z tym przedsięwzięciem poradzi, będzie prym w jutrze w małżeństwie.
Pani młoda, trzeba pocałować mężczyznami z powrotem. Pan młody, trzeba pocałować kobietami z powrotem, który wygrywa prym w małżeństwie w wiecie. Gotowi? Do biegu! Poszli! Poszli! Widzimy póki co, że pan młody sobie radzi nieźle, co ona to pani młoda? Leci! Panowie, odebraliście tą możliwość pani młodej? Pan młody kończy rękę na górę, jak skończył? Jest! Drodzy państwo, wielkie brawa! Ponieważ sytuacja nie do końca była taka, jak być powinna, była tam jedna pozostawiona kobieta niezauważona, byli mężczyźni raz pocałowani, więc żeby, drodzy państwo, nie było, uznajmy tę konkurencję jako jeden wielki remis, żeby sytuacji małżeńskiej nie zaognać na sam początek.